Ja się bardzo cieszę, że się na ten pomysł wpadli, żeby świętemu Jackowi wyjaśnić losy tego związku. Tyle lat, a on trwa i jest taką mobilizacją na dzisiaj. Mamy piękny album, niektórzy znają, o świętym Jacku, o jego kulcie. On jest ponadto patronem metropolii naszej. No i święty Jacek może być patronem tej integracji też europejskiej. Także warto do niemu się zwrócić, nawiązać do tej przeszłości, żeby na dziś odczytać wezwania. Także dla Związku Ogólnośląskiego. To teraz bym prosił, żeby ten dekret Stolicy Apostolskiej odczytać. Po polsku, a my wam go wręczymy po polsku i po łacinie. Katolice. Wierni śląskiej krainy otaczali i nadal otaczają szczególnym i trwałym kultem świętego Jacka, prezbitera urodzonego na Śląsku, który pełniąc bardzo owocnie zadanie głoszenia Ewangelii, wielu w północnej Europie przywiódł do Boga i dlatego nazwany został Światłem ze Śląska. Dlatego Jego Ekscelencja Damian Zimoń, arcybiskup katowicki, podejmując prośby Związku Górnośląskiego, zatwierdził wybór świętego Jacka, prezbitera, na patrona wyżej wymienionego związku. On też pismem z dnia 21 lutego 2007 roku usilnie prosi, aby ten wybór i wyrażona zgoda zostały zatwierdzone zgodnie z normami o ustanawianiu patronów postanowieniem instrukcji o zatwierdzeniu kalendarzy partykularnych oraz oficjów i mszy własnych nr 30. Z kolei Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Benedykta XVI, rozważywszy przedstawione racje i stwierdziwszy, że wybór i aprobata zostały dokonane zgodnie z wymogami prawa, przychyla się do prośby i zatwierdza świętego Jacka, prezbitera, jako patrona Związku Górnośląskiego. Decyzja ta jest ważna niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień. Z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpisali prefekt kardynał Franciszek Arens i arcybiskup sekretarz Albertus Malcolm Rajnicz. Panie prezesie, wręczam ten dokument. Pan z wami. Uwielbiamy Cię Boże, bo tylko Ty jesteś święty. Ty ulitowałeś się nad ludźmi, zesłałeś na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela, który jest głosem bouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce was. Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo darami tego Ducha ubogaciłeś świętego Jacka, na cześć którego Twoi słudzy wykonali ten obraz. Boże, źródło wszelkiej łaski świętości, wejrzyj z dobrocią na nas, którzy przygotowaliśmy ten obraz. Pozwól nam doznawać stawieństwa tego, który stawszy się przyjacielem i współdziedzicem Chrystusa, jaśnieje jako świadek życia zgodnego z Ewangelią i nasz orędownik u Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jest to okres kolędowy, jest to czas tego śpiewania kolęd i łamania się opłatki. Dlatego korzystamy z obecności tak dostojnego gościa, a zarazem Ślązaka z krwi i kości. I prosimy o to, żeby zechciał znakiem krzyża swojego świętego pobłogosławić te opłatki nas i przełamał się z nami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na was i na tą piękny zwyczaj łamania się opłatkami w okresie Bożego Narodzenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Senator Krystyna Bohenek też została nagle wyzwana do Warszawy, dlatego pan Jarosław Juszkiewicz, jeśli można prosić tutaj, odczyta życzenia dla nas wszystkich zgromadzonych od pani wicemarszałek.
Ja bym prosił z czcigodnych gości, jeśli ktoś jeszcze chce złożyć życzenia ogólne tutaj, to po życzeniach pani senator serdecznie zapraszam. Jego ekscelencja, księże arcybiskupie, panie prezesie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie w odnowionej siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach. Niestety ze względu na pewne obowiązki związane z pracą parlamentarną nie mogę być z państwem w tak uroczystej chwili. Pragnę zatem z początkiem nowego roku choć tą drogą przekazać panu prezesowi oraz wszystkim przedstawicielom kół i kręgów Związku Górnośląskiego moje serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Jako senator ziemi śląskiej czuję się silnie związana z regionem i żyjącymi tu ludźmi. Działalności Związku Górnośląskiego, organizacji, dla której zachowanie kulturowej tożsamości Śląska jest tak ważne, budzi moje najwyższe uznanie i szacunek. Z uwagą śledzę państwa aktywność. Dobrze, że dzisiejsze spotkanie dodatkowe połączone jest z poświęceniem przez księdza arcybiskupa Peretronu świętego Jacka, naszego śląskiego świętego, o którym już w połowie XIV wieku jego biograf pisał. Był nowym promieniem światła, które rozpędziło ciemności grzechu i wiarą oświeciło serca Polaków. Życząc, aby dzisiejszy wieczór pozostał na długo w państwa pamięci, pozostaje z wyrazem szacunku Krystyna Bochenek.